Cześć, to Sebastian. Cieszę się, że widzę Cię na swoim kanale Silver Van. Jest to kanał o podróżowaniu na dziko. Dzisiaj udamy się do Szczyrzyc, z którym związana jest legenda o kamieniu, według której diabeł, nie mogąc ścierpieć istniejącego w Szczyrzycu klasztoru, nawracającego ludzi od grzechu, porwał wielki kamień, by go zrzucić na klasztor. Było to w 1234 roku. Jednak modlitwy zakonników i dźwięk bijący na anioł pański dzwonów klasztoru sprawiły, że diabeł stracił moc. Nie mogąc unieść kamienia, upuścił go w lesie, 3 km przed klasztorem. Na ścianach kamienia można było dostrzec 5 wgłębień od palców diabła. Spędziliśmy na czterogwiazdkowym kempingu nad Stradomką, położony w malowniczej wsi Strzyżyc w powiecie limanowskim. Na gości czeka blisko 1,5 hektara strzeżonego, monitorowanego terenu. Kemping może przyjąć jednocześnie aż 100 gości, na których czeka bardzo nowoczesne zaplecze sanitarne i kuchenne oraz szereg mniejszych lub większych udogodnień. Jak wyglądają sanitariaty? Zajrzymy najpierw do zestawu męskiego. O kurczę, tu jest jakby luksusowo. Cześć. Mamy tutaj podwójne toalety. Podwójne kabiny. Poniżej znajdują się pisuary. Suszarka elektryczna. I coś, co może niektóre osoby zaskoczyć. To prysznic na monety. Od właściciela dowiedziałem się, że użycie takiego prysznica kosztuje 5 zł. Wrzuca się monetę i można skorzystać z niego. Jak wygląda toaleta damska? Mam nadzieję, że nie zaskoczy tutaj żadnej pani. Pusto. Zajrzyjmy do środka. Standard podobny jak w męskiej toalecie. Duże lustro, podwójna umywalka, dwie kabiny toaletowe. Zajrzyjmy, czy jest czysto. O, jest czysto. A tutaj... wow, coś nietypowego. To myślę, że na pewno zainteresuje niektóre panie, które przyjeżdżają na pole nie tylko po to, by wypocząć, ale żeby też się dobrze czuć i trochę się upiększyć przy okazji. Dla osób, które chcą się odświeżyć, podobnie jak w toalecie męskiej, jest prysznic na monety. Wystarczy wrzucić 5 zł i można się umyć. Na zewnątrz znajduje się aneks kuchenny, w którym można umyć garki, a obok niego znajduje się zrzut nieczystości z kaset. Jeśli zostanie Was zła pogoda, jest też miejsce, w którym można odpocząć. Pole namiotowe posiada stanowiska karawaningowe i kamperowe z możliwością przełączenia energii elektrycznej i wody. Cały obiekt znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi. Dla dzieci jest plac zabaw, boiska do gier zespołowych, stół do tenisa stołowego, szachy ogrodowe, park wodny oraz dyskoteka. Wieczorem udaliśmy się rozpalić ognisko. Miejsce to znajduje się tuż przy rzece. Z kolei wypożyczalnia rowerów umożliwi rodzinną eksplorację pobliskich górskich terenów, które są warte obejrzenia chociażby ze względu na położenie Szczyrzyca na pograniczu Beskidu Wyspowego i Podgórza Wiśnickiego. Warto też piechotą odwiedzić Muzeum i Ogród Opactwa Cystersów w Szczyrzycu. Związana jest z nim legenda, o której wspominałem na wstępie. Kulinarne rozkosze sprawiły, że poczuliśmy się wyjątkowo w restauracji Marysia, gdzie oprócz wspaniałych danin dnia można skosztować piwa ważonego w Szczyrzyckim Opactwie Cystersów. Specjalne podziękowanie dla Artura za udostępnienie materiału z przelotu dronem po okolicy Szczyrzyc.
za każdym razem z naszym wyjazdem związana jest przygoda i historia. Podróżowanie nie wymaga od nas pokonywania olbrzymich odległości. Wystarczy rozejrzeć się wokół i natrafić na ciekawe miejsca, które mogą z powodzeniem zastąpić odległe zakątki naszego kraju czy też zagranicy. Zapinamy przyczepę, a nowym prawym kamperem zabieramy namiot, aby być blisko przyrody. Zdobywamy bezcenne wspomnienia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, będziemy wdzięczni za łapkę w górę i dzwoneczek. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym vlogu.